Nie mieliśmy nic do stracenia, wynik przed meczem był dla nas niekorzystny, więc tym bardziej chcieliśmy wygrać tutaj dla kibiców, dla nas, żeby ta przygoda się tak szybko nie skończyła, no ale niestety straciliśmy bramkę na 2-2 w dogrywce i już później nasze szanse na przejście dalej już były praktycznie nikłe. Tak, stałe fragmenty gry, wiedzieliśmy, że będziemy mieć przewagę w tym schemacie i wiedzieliśmy, że mamy przewagę wzrostową nad drużyną Karabachu, więc chcieliśmy to za wszelką cenę wykorzystać. Jedną bramkę udało się strzelić, szkoda, że ta druga nie wpadła, żeby piłka odbiła się od poprzeczki, no ale tak jak mówię, na tym mecz się wtedy jeszcze nie kończył. Jeszcze mieliśmy wynik, była dogrywka, ale czegoś nam brakło i przygoda się kończy. Wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc przy wyniku 2-1 mogliśmy się jeszcze pokusić o jakąś bramkę i to my byśmy schodzili z boiska wygrani, no ale dzisiaj było inaczej. Karabach się okazał troszeczkę lepszy, może troszeczkę mieli więcej szczęścia. Myślę, że na boisku mecz był bardzo wyrównany, dużo walki. Szkoda tym bardziej, bo szansa była, może taka szansa już się nie powtórzy niektórym zawodnikom, tym bardziej szkoda. Może nie powiem, że lepiej, bo wiadomo, że europejskie puchary, te eliminacje, no to jest fajna przygoda. Każdy zawodnik chciałby takie coś przeżyć, bo wiadomo, grać na najwyższym poziomie to jest coś fajnego. Nam ta przygoda się kończy, więc teraz możemy się skupić tylko na Pucharze Polski i lidze. Mam taką posturę, że troszeczkę nadrabiam tymi warunkami fizycznymi, więc muszę to wykorzystywać jak najbardziej na boisku, ileż tylko można, no ale to dzisiaj nam awansu nie dało, więc nie możemy nad tym tak myśleć. Szkoda tego, no i walczymy dalej.